dzisiejsza wycieczka na koniku na kochany. Siemaneczko, dzisiaj zabieram Was w wyprawę konną solo. Nie wiadomo gdzie. Zobaczymy, gdzie dojedziemy. Jesteśmy już w dobrych, znanych nam trasach. Początek troszeczkę zmieniłem. Mam Ariela, na razie spisuje się mega fajnie. Jedyne co, to dziś jest troszeczkę parno. Mam nadzieję, że zaraz nie będzie padał deszcz. Wyprawę zaplanowałem na 2-3 godziny z postojem. Pewnie na napojenie i takie karmienie konika. No dobrze, jesteśmy gdzieś w lesie do celu, który sobie zamierzyłem. Została mi gdzieś połowa drogi, jadę około pół godzinki, więc myślę, że no, takie fajne tempo trzymamy. Jak będą takie drogi cały czas mi się trafić jak ta, to będzie fajnie. Równym tempem będziemy jechać po piaszczystych drogach. Dobrze, jesteśmy w starym lesie. Niestety skończyła nam się taka fajna droga. Będziemy jechali troszeczkę z tempikiem po żwirówce, no chyba, że zaraz gdzieś wjadę w las, bo widzę coś przede mną. A zaraz Wam powiem, gdzie jesteśmy dokładnie. Jesteśmy w zgodzie z naturą, live dla Lasów Janowskich. Ble, 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 nieważne gdzie jesteśmy. Idziemy w lewo. Ta droga prowadzi w takie jedno miejsce, gdzie pewnie na pewno będę. Kurczę, pierwsze zabłądzenie w lesie, skończyła nam się droga, więc wracamy tam, skąd przyjechaliśmy, tylko troszeczkę na skróty. Mamy GPS-a, więc mam nadzieję, że się nie zgubimy. No tutaj dotarliśmy do pamiątkowego miejsca, czyli zabytkowy cmentarz na Kochanach. Tutaj podczas II wojny światowej Niemcy spalili całą wioskę w odwecie. Jest takie miejsce pamiątkowe, aby uczcić pamięć tutaj osób, które mieszkały na Kochanach. Więc to jest bardzo fajna miejscówka. Raz do roku są tutaj msze i takie pamiątkowe uczczenia właśnie pamięci. Oki już za niedługo widzimy, to od tego pomnika jest dokładnie jakieś, może z kilometr. Jest właśnie tutaj taka karczma na Kochanach i jedziemy sobie zobaczyć, może uda się nam dać konikowi coś pić chociaż. A jak nie, no to dam mu trochę jeść. Tutaj gdzieś wyjdziemy na polankę, niech sobie zje trawy i będziemy wracać do domu. Jechałem około godziny 20 minut, godziny 10 w jedną stronę. Teraz robimy sobie 20 minut przerwy i będziemy wracać. Właśnie dotarliśmy na Kochany i to zobaczyć, czy uda mi się coś napić. Mam nadzieję, że się uda. To jest taka karczma, w ogóle jest stowarzyszenie. Jakby ktoś chciał, to może sobie wbić, tutaj macie kontakt. Bardzo fajne miejsce, takie pamięci historycznej, więc zapraszam, polecamy. Dobra, jesteśmy, byliśmy właśnie w karczmie, dostaliśmy wodę dla konika, wodę dla mnie. Bardzo dziękujemy za gościnę, ponieważ nie miałem nawet gotówki, ale mam. Udało się, więc później podjedziemy zapłacić. Dobrze, teraz tak jak mówiłem, zrobimy troszkę wypasu dla konika, 15 minut przerwy i wracamy, nie, Ariela? Dobra, konik podjedzony, chcę iść do domu żwawym krokiem. Chwilę z niego zsiadłem, ponieważ ich się rozstępuje, będzie gotowy, odetchnie troszeczkę i dopiero w lesie będziemy gonić. Powrót do domu, Arielka włączyła autopilota i wraca, mówi, że to jest droga do domu. Dobra, jedziemy już, wracamy do domu. Ariela się zmachała, ponieważ żeśmy sobie dali trochę czadu. Teraz na kilku prostych, było pewnie 2 km galopu. Na początek takiego wiadomo standardowego, a później trochę daliśmy i trochę zadyszkę złapała, więc już będziemy stępować teraz 15 minut. Później kawałeczek mam takich polan, to Wam może nagram galop na tych polankach. I jesteśmy w sumie koło domu, więc pewnie ostatnie 10 minut będzie stępek. Zawsze wracaliśmy tą drogą asfaltową, ale teraz znalazłem przejście. Przejeżdżamy tylko na drugą stronę ulicy. I zaraz pokażę Wam, gdzie będziemy. Przejeżdżamy sobie tylko takie wertepy. Tutaj są takie mocne górki, nie górki. Trzeba uważać. Przejeżdżamy później tutaj w las. Dalej trzeba uważać. Bo tutaj kiedyś było mega dużo drutu kurczastego. Teraz tego drutu chłopaki jak wczoraj przeprowadzili. I nie ma tak dużo. Przejeżdża się. I tutaj już są ładne polany. Ja galopuję cały czas prosto i wyjeżdżam na moją stajnię. Oj, bażanty mnie straszą. A, no i dla wtajemniczonych wyjeżdżamy tutaj obok, wzdłuż płotu, obok tych koników, co zawsze wmijamy. Jeździliśmy tędy, bo jak widzicie, był ten drut kolczasty tutaj wszędzie. A teraz
jechałem właśnie, bo ktoś mi powiedział, że te druty są polikwidowane, bo tu są gminne pastwiska kiedyś były i teraz to jest chyba taka wolna ziemia, że można sobie tam jeździć, są nawet drogi wyjeżdżone do Ambon, więc sobie jedziemy, nikomu nie przeszkadzając, bo tam na ulicy to kurczę konie robiły kupsko i był przypał. Dobrze, ja tutaj już sobie wstępuję, więc dziękuję za wasze oglądanie. Jesteśmy już prawie obok domu, więc Ariela niech się wyciszy i dobrze występuje, bo jest cała mokra. Ojejku, znaleźliśmy po drodze jeszcze niestety, ale nie żydą sarenkę. Koniki się pasą, reszta. I co więcej, tamte jeszcze odpoczywają, chociaż już powoli biorę konie. Ojejku, Arielka nie wyłaśmy pod górkę, nie bójcie się koniki. A konie biorę wszystkie praktycznie w tereny, jeżdżę na nich, na każdym jednym, oprócz Lolasa, w teren, bo trzeba wrócić. Może wezmę jutro, albo nawet dzisiaj jeszcze, wieczorem, ale raczej jutro, bo dzisiaj się nie chcę. Santanę ze źrebakiem, niech się też przejdą maluszki, a tam stoją dwa braciaki. A tutaj palenisko, kurczę blaszkę. Ariela, idziemy. No i proszę Państwa, jesteśmy na miejscu. Czyli w domku Ariela uspokojona.